Stefan ci podszedł. Stefan? Co, kotku? Jak się masz? Chcesz serka? Hej wszystkim, tu Juszec. I Panato. Dzisiaj znowu nagrywamy dla was wspólnie bardzo przyjemny dla nas film, bo znowu będziemy jeść. Jakiś czas temu dostałam paczkę od firmy Mleczni Bracia i pytałam was na Instagramie, czy chcielibyście zobaczyć test tych produktów i zdecydowana większość osób powiedziała, że tak. Więc oto jesteśmy w ogromnym skrócie. Wbrew temu, co wskazuje nazwa Mleczni Bracia, wszystkie produkty są właśnie bezmleczne i wegańskie. I mamy tutaj kilka rzeczy, na które jestem naprawdę podekscytowana, jak na przykład wegańska feta, różne wegańskie serki do smarowania, ale mamy też burgery, mleka, naprawdę wiele ciekawych wegańskich produktów, więc zaraz sprawdzimy, jak smakują, czy są zbliżone do oryginałów. Tak więc zapraszamy do oglądania. Najlepsze chyba powinno się zostawiać na koniec, ale jakoś tak kusi mnie ta feta. Ser feta. Wegański ser feta. Tak. Opowiadam ci historię, jak byłem z rodzicami kiedyś na zakupach dawno, dawno temu i mama miała taką bardzo długą listę zakupów. No i chodzi tata taki znudzony i mówi, że coś powiedz, co tam trzeba jeszcze kupić, ja to przyniosę. Mama spojrzała na listę i mówi, przynieś serfetę. No i tato poszedł, po 3 minutach wraca i mówi, jest tylko taka w kwiatki, może być? Przyniósł serfetę. Serfetę przyniósł, no. Zobaczmy, co przyniesie nam wegańska serfeta. I co ty sądzisz? Lekko słona. Lekko? Słona jak feta. Te przyprawy. Oj, chyba plunąłem nawet. Dla mnie smak. Smak normalnie jak feta. Tylko konsystencja nie jest fetowa, bo jest tak... taka jakby... Krucha. Krucha w buzi się właśnie tak rozpada, no nie? A feta jest taka bardziej gąbczasta jak to ser. Ale smak... A co tutaj jest tym składnikiem, który zastępuje mleko? Ogólnie to jest pestek słonecznika. A może przeczytam wam skład, bo jest mega krótki. A też często ludzie piszą jakieś dziwne komentarze, że czy nie lepiej już jest zwykły ser, czy tam mięso, niż naładowane chemią wegańskie zamienniki. A słuchajcie, jaki jest skład. Pestki słonecznika, olej słonecznikowy, mąka kokosowa, cytryna, woda, sól morska. Koniec. To, co najbardziej mnie kusiło, mnie nie zawiodło, bo często oczekiwania versus rzeczywistość bywa różnie. Zjedzmy jeszcze. No, to jest dla mnie 10 na 10, no może 9 na 10, bo ta fakturą trochę odbiega od sera fety, bo trochę się kruszy w buzi. Ale smak mega. Następne rzeczy, które mamy do przetestowania, to różne smarowidła na kanapki. Mamy serki do smarowania i 2 rodzaje pesto. Może żeby nie było, że ser po serze, to zacznijmy od pesto. Pestko, to jest pestko. Pesto, które nazywa się pestko. I jedno jest takie standardowe, ogólnie one są na bazie pestek dyni, nasion słonecznika, natka pietruszki, no klasyczne rzeczy, które są w pesto, ale to jest zrobione na pikantno, więc to pewnie będzie nam bardziej smakowało. Pestko peperoncino. Peperoncino? Okej, okay, to co? Najpierw te zwykłe chyba spróbujemy, nie? Żeby nam pikantne nie przypaliło kubków smakowych. To jest normalne, tak? Mega dobre pesto i to pikantne na bank będzie jeszcze lepsze. Skoro jest takie jak to, tylko że pikantne. Nie? Spróbujmy pikantnego. Fajne urozmaicenie od tego humusu, czego ciągle jemy. To nie jest pikantne. No, myślę, lekko pikantne. Takie od 0 do 10. No. O, czekaj, posmak zostawia taki pikantny lekko. Ostatnia nuta jest pikantna. Czekaj, tam jakiś włos tutaj. Już. No słuchaj, pestko. Fajne. Bardzo dobre, tylko wersja pikantna mogłaby być trochę bardziej pikantna. Wiesz co, ja lubię pesto, bo nadaje się do jedzenia bez żadnych dodatków typu pomidor, ogórek.
i jest tak, po prostu ono, tak... Ono smakuje tak bogato, nie sądzisz? Tak. I tak świeżo, że jesz i czujesz się jakbyś gryzł tą natkę pietruszki. Proszę, okay. Jedną z lepszych pesto, jakie jadłam, to zdecydowanie... Gryzłaś kiedyś natkę pietruszki? No, wiesz, tam jadłam w zupie czy w czymś posypaną samą natkę. Ja nie lubię natki pietruszki. A widzisz, że tu zjadłeś. Bo lubię pestko. Co dalej? Teraz co? Serki. Chyba najprawilniej będzie, jeżeli zaczniemy od serka, serek serio naturalny. I one też to chyba na bazie słonecznika. Serio? Serio, no. Wow. Tak, pestki słonecznika, olej rzepakowy, cytryna, woda, sól morska, więc bardzo prosty skład. No to chyba. Na serio dobre. To jest dziwne, bo ten skład jest taki krótki i niepozorny. A jakimś cudem to zostawia taki jakby serowaty, mleczny posmak. Też masz takie wrażenie? Albo to głowa sobie, wiesz, ze mną igra. Pogrywa sobie. Mhm. No ale naprawdę jest jak taki właśnie twaróg trochę, co? Twaróg taki przyprawiony. Mhm. Ogólnie bym nie powiedziała, że to smakuje... Znaczy, jest jak serek do smarowania, trochę, no nie do końca, bo ma takie drobinki tych pestek, nie jest to w 100% gładkie, chociaż sama, nie wiem, zostawia, jakimś cudem to zostawia taki lekko śmietankowy posmak, też masz takie wrażenie? No mam, to dziwne to jest. Ja ogólnie jestem ciekawa innych smaków, bo konsystencja jest obiecująca i tak dalej. No ale naturalny smak, no to... To jest naturalny, tak? Tak, to jest naturalny, no i bez żadnego warzywa ani przypraw, no to jest to dobre, ale zgaduję, że inne smaki będą lepsze. Następny ser serio będzie zwędzony. Tak się nazywa, zwędzony. Okej. Okay. I różni się tym, zobaczmy, że czy zwędzony serek jest na tyle dobry, że chciałoby się go podwędzić. To jest dziwnie mleczne. Masz też takie poczucie? Tak, i to jest dziwne, bo w tym składzie nie ma nic, co mogłoby to mleko udawać. Pestki, olej i tak dalej. Ja czuję się dezorientowana. Też czuję się dezorientowana, bo Stefan strasznie mnie tu uciska. Stefanku. Ogólnie wiesz co, mam takie poczucie, że to jest najbardziej mleczne z niemlecznych rzeczy, które jedliśmy. A ten taki ser... mozzarella wegańska, co kiedyś kupowałam w Piotrze i Pawle na pizzę. To było dawno temu, bo z jakiegoś powodu tego sera już nie ma. To moim zdaniem było najbardziej serowa rzecz, nie serowa, jaką jedliśmy. To co, przejdźmy dalej do następnego serka. Serio z suszonymi pomidorami teraz. Mhm. Z suszonymi pomidorami to może być ciekawe. Bierz woli do mnie. Wypłoszyłeś go tym pocałunkiem, on ucieka. No dobrze. No dobra, to co? Teraz wędzone pomidory. Aha. Jakie wędzone? Suszone. Podoba mi się ten intensywniejszy posmak. Ale mi ten wędzony bardziej się podobał. A mi się bardziej podoba ten. Dobra, i ostatni smak serków to z pestko. Aha, czyli mieszanina pewnie tego naturalnego i pesto, nie? To chyba moje ulubione. Ogólnie miałam wrażenie, że te smaki tych serków są bardzo subtelne i nie różnią się między sobą jakoś tak bardzo mocno. Ten zwędzony ma taką lekką tylko nutę wędzonki, ten z pesto ma tylko taką lekką nutę pesto, więc wszystkie są do siebie bardzo zbliżone, ale gdybym już miała wybierać, to chyba ten z pesto dla mnie był najsmaczniejszy. A ja wybieram z suszonymi pomidorami. I ogólnie, czy przypomina to ser? Właśnie powinnam tu się wypowiedzieć, bo w końcu mam coś do powiedzenia, tak jak wcześniej ocenialiśmy kebab czy żeberka, a ja nigdy nie jadłam kebabu, to żeby byśmy mówili po innym języku, co? Kebabu, kebaba. Tak, serków trochę w życiu zjadłam. I cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o konsystencję, to nie jest konsystencja serka, bo zostaje wam... No zostają wam kawałeczki pestek między zębami, ale właśnie tak jak mówiłam, dostawia to jakiś taki dziwny, jakby śmietankowy posmak w buzi, więc... więc no jest to całkiem podobne do serka, ale jednocześnie nie do końca. Tak, no i już tam nieważne, czy to jest identyczne jak zwykły serek do smarowania, czy nie, ale jest to po prostu smaczne i na pewno chciałabym jeść tego więcej.
I następnymi produktami, które będziemy testować, będą burgery. Znów już testowaliśmy wegańskie burgery, więc będziemy może mogli zrobić, wiesz, porównanie do tamtych z bezmięsnego mięsnego, które jedliśmy ostatnio. Mamy kilka rodzajów burgerów, więc idę je przygotować i wracamy do jedzenia. Więc to była tylko przystawka. No ja nie mogę się doczekać, aż ponownie zjemy tą serfetę. Kwiatki może być? Może być. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Podgrzałam właśnie burgery. Mam cztery rodzaje burgerów. Panda słyszy burger i szczeka automatycznie. I znów chyba najsensowniej będzie, jeżeli zaczniemy od klasycznego, no nie? Mamy tu to prawda przygotowany w bułce, ale można najpierw zobaczymy, jak smakuje sam kotlet. Klasyczny, tak? Tak, to jest klasyczny. W ogóle nie mam rozpoznać, z czego on jest zrobiony. Soja, ryż brązowy, mąka z ciecierzycy. Okej. Okay. Gdyby nie jego struktura taka rozpadająca się, jak to zazwyczaj, to bym był pewien, że mnie wkręca, że to mięso. Mi się podobało. Ma przyjemną konsystencję, ale nie ma jakiegoś super wyrazistego smaku, ale myślę, że w bułce będzie... A w bułce mamy to, co przed chwilą? Tak, w bułce jest klasyczny. A potem popróbujemy jeszcze inne kotlety. Ze wszystkimi dodatkami i z bułką i tak dalej. Jest super. Kurwa. Zanim rozmarzę sobie totalnie całą buzię, to może spróbujmy jeszcze innych kotletów. Mega intrygująco wygląda ten buraczany, bo wygląda jakby był taki krwisty. I ten jest z buraków i kaszy jadlanej. Lubisz? Mhm. Ja nie wiem, czy przypadam ze smakiem buraków. Mi to smakuje mega. To jeszcze mamy jeden smak ciekawy. Pieczarkowo-konopny. I ten jest z kaszy gryczanej i pieczarek. O. Ale to też jest super sprawa, że każdy z tych burgerów jest zrobiony z czego innego, a nie, że tylko są inaczej doprawione. No ale mają wspólną bazę i różnią się składniki. No nie, nie, właśnie są zupełnie z czego innego. Pierwszy był sojowy, drugi był jaglano-buraczany, a ten jest z kaszy gryczanej. I z konopi. Ten nie smakuje jak mięso w ogóle, co? Ten jest takim fajnym, fajny kotlecik, ale nie smakuje tak realistycznie jak ten buraczany i ten klasyczny był najbardziej taki mięsny jakby. No powiem Ci, że zbliżenie się do mięsa w smaku jest tutaj dla mnie jako wada tego. O, jaki prawidłowy weganin z Ciebie. I ostatni burger to burger jaglany, ale o tym co mogę powiedzieć już to, że ma najsłabszą konsystencję, bo rozpadł mi się na patelni, więc zamiast jednego kawałka mamy taką paczkę do spróbowania. Jest to bardzo smaczne, ale też nie smakuje jak mięso. Nie? Smakuje taki warzywny kotlecik. Trochę jak warzywna sałatka taka. No, przez to, że się rozwalił. Ten jaglany i ten pieczarkowo-konopny. Bardzo smaczne kotleciki, ale to smakuje jak warzywne kotleciki. Ale ten pierwszy, buraczany, smakują jak burgery, nie? No, jak dla mnie konopny najlepszy. Tak? Co ty gadasz? Dla mnie najlepszy buraczany. No i ten klasyczny, ale to może być dlatego, że ten klasyczny mamy jeszcze z dodatkami do jedzenia. Czy mamy coś jeszcze do testowania? Mamy mleko, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest za bardzo testować, bo wiecie, tych mlek nie pije się samych. W ogóle sorry, że mówię z pełną buzią. Bo te mleka nie są jakoś specjalnie tam smakowe, czy znaczy jedno jest smakowe. Tylko to są mleka, które można dodać do kawy, do smoothie i tak dalej. To czemu dzisiaj piję kawę bez mleka? Nie wiem, czemu piłeś kawę bez mleka, bo mamy do wyboru, do koloru. Ta bułka tutaj taka jest, jej dużo. I trochę mi przeszkadza cieszyć się tym kotletem. A mi pomaga. Okej, okay, przyniosłam więc trzy rodzaje mleka roślinnych, jakie tutaj mamy. To nazywa się runo konopne, to nazywa się runo słonecznikowe, a to jest runo słonecznikowe z kakao. I w sumie wybrałam te trzy dla nas do spróbowania, bo po pierwsze to jest jakieś tam smakowe, więc Będzie przynajmniej jakieś doznanie. A te wybrałam, bo nigdy nie piłam w sumie ani mleka konopnego, ani słonecznikowego jeszcze. Chociaż one nie będą miały jakiegoś specjalnego smaku, bo wiecie, one nie są w żaden sposób słodzone ani nic. Więc dopóki się ich nie doda do kawy, czy do smoothie, czy coś tamto, to raczej picie ich nie jest jakąś super przyjemnością, no ale... I co to jest mleko z konopi? To jest ze słonecznika, tak? Tak, z nasion konopi. Może powinniśmy to jako pierwszy wypić, to by nam się
lepiej jadło potem. To nie taka konopia. Co pachło? Nie pachnie? No może pozostawię jakiś taki delikatny posmak konopny w buzi, no nie? Ale ogólnie, wiesz, będzie jutro na śniadanko do smoothie jakiegoś owocowego i na pewno wtedy lepiej wejdzie. Okej, to teraz drugie, słonecznikowe. Też nigdy nie piłam mleka słonecznikowego, jakoś jest mało popularne. Smakło jak słonecznik? Mhm. O, smakuje jak słonecznik. Jak taki rozwodniony słonecznik. Peska słonecznika w sensie, nie? Ja nie jestem zachwycony tymi mlekami. No bo tu nie ma to się zachwycać, bo to nie są produkty, które pije się od tak z butelki. Od tak z butelki do wypicia jest tylko to, czyli runo słonecznikowe z kakao. Ogólnie to już teraz się cieszę, że nie wypiłem kawy z mlekiem. Ale ono w kawie smakowałoby lepiej. To już będzie smaczne, bo ono jest słodzone ksylitolem, jest kakao, więc to już powinno dawać... A jest jakaś chemia w tym wszystkim, czy to wszystko jest naturalne? No tu jest skład woda, nasiona konopi bio, olej lniany zimnotłoczony. Tyle. Więc dlatego też smakuje jak smakuje. To już jest tutaj właśnie jest posłodzone, jest kakao, więc... Słodsze jest. Dodałbyś takie do kawy? Takie bym dodał, no. To co byś wybrała jako numer jeden z tego, co testowaliśmy dzisiaj? Fetę. Feta była numerem jeden i jest numerem jeden. No dla mnie też feta, a na drugim miejscu pestko pikantne, lekko pikantne. Dla mnie na drugim miejscu burger. Które? Były naprawdę dobre. W sumie teraz sama nie wiem, bo i ten buraczany i klasyczne były naprawdę spoko. Ja z mojej strony produkty firmy Mleczni Bracia zdecydowanie bym poleciła. Było mnóstwo rzeczy, które naprawdę bardzo mi smakowały. Tak i to by było na tyle. Zapraszamy Was jeszcze na kanał Pawła. Jego kanał nazywa się Panato. Link będzie w opisie. Dziękuję bardzo kochanie, że wystąpiłeś. Cała przyjemność po mojej stronie. Jeżeli produkty Mleczni Bracia Was zainteresowały, w opisie będzie link do strony. Tam możecie dowiedzieć się więcej o wszystkich produktach, o tym, gdzie i jak je możecie kupić. I tak, ja jeszcze jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama, na naszą grupę na Facebooku, zapraszam Was do mojego sklepu na nanana.pl i dziękuję bardzo za oglądanie. A zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I teraz to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!